Jestem głęboko wzruszony tym oświadczeniem. I myślę o tych latach pracy, ciężkiej pracy, nie ukrywam. Zaczęło się to w chwili, kiedy zbierałem materiały do pracy doktorskiej, która miała być poświęcona, była poświęcona poezji politycznej związanej z rabacją galicyjską i powstaniem krakowskim 1847 roku. Wtedy to jeździłem po całej Polsce, bo jak wiadomo, zbiory nasze są zdziesiątkowane i trzeba szukać wszędzie właściwie. Tak, że materiały galicyjskie znajdowałem w Gdańsku i pod Gdańskiem. A pewnego razu zajechałem do Tarnowa. Tam w bibliotece miejskiej zapytałem, czy są jakieś rękopisy. A mamy tu jakąś teczkę z rękopisami, lekceważeni i powiedziano, ja bym chciał zobaczyć. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu w tej teczce znalazłem kilkanaście listów z Gunta Kraśnickiego do Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej. Te listy zupełnie prawem kaduka znalazły się w Tarnowie, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiły materiał podworski tak zwany i powinny być przekazane do zbiorów wojewódzkich na Wawelu. Także tym większa radość i chwała, że mogłem ten materiał wykorzystać. Ale co najciekawsze, że te listy do Izabeli Sanguszkowej doprowadziły mnie do istnienia, o czym zupełnie nie wiedziałem, wielkiego zbioru korespondencji z księciem Jerzym Lubomirskim, bratem rodzonym Izabeli Sanguszkowej. Zacząłem szukać tego zbioru i wszystkie drogi prowadziły wówczas do Lwowa, że tam widziano ten zbiór właśnie przechowywany w naszym Osobineum i że prawdopodobnie podczas ewakuacji do Wrocławia zbioru ten jakoś wymknął się ten zbiór i być może został w Lwowie. I rzeczywiście tak się stało. Zgodnie z radami osób pochodzących z Lwowa zwróciłem się już będąc w Lwowie o pomoc do profesora Mieczysława Gębarowicza, który był kustoszem zbiorów Osobineum Lwowskich. Długo by opowiadać o mojej podróży, jak do niej w ogóle doszło, proszę Państwa. Gehenna. Lata 60. to jeszcze przecież panujący najlepszy stalinizm. Dwukrotnie miałem odmówione. I zupełny przypadek zdarzył, że mogłem podjąć po raz trzeci starania, bo już straciłem w ogóle nadzieję. Dyrektor seminarium literatury polskiej na uniwersytecie zupełnie przypadkowo spotkał mnie na dziedzińcu i mówił, co swoją pracą doktorską robisz, nie robisz tej pracy? Ja mówię, dwukrotnie mi już odmówiono, a ja bez pobytu we Lwowie i przebadania jeszcze archiwaliów lwowskich nie mogę pisać pracy o Galicji. To nonsens.
I wobec tego jest beznadzieja. To nie jest, że takie sprawy załatwia. A jak się załatwia? Po prostu trzeba trafić do właściwej osoby. Jest tu profesor slawistyki z Uniwersytetu Moskiewskiego. Życzliwa, ale co najważniejsze, jej mąż jest wysokim dygnitarzem w KGB. Tak to było. Tak. Zwróć się do niej, przedstaw sprawę, na 2 tygodnie liczba. Na pewno będzie śpiewała. Proszę Państwa, no informacja była po prostu bezcenna. Ale zacząłem ją rozważać, czy za tym nie będą się kryły jakieś dodatkowe zobowiązania. Ale stwierdziłem, że właściwie na początek można iść i przedstawić sprawę, co będzie z tego dalej. I tak się też stało. Poszedłem do pokoju hotelowego, do pani profesor, przedstawiłem sprawę. Przyjęła mnie bardzo życzliwie i rzeczywiście 2 tygodnie później miałem paszport, miałem zezwolenie na paszport. Pojechałem w marcu 1960 roku do Wola, dostając 3-miesięczne stypendium naukowe. No, mogłem jeździć wszędzie, dzięki temu, że też życzliwi ludzie mi polecili, jak się do tego zabrać. Mianowicie, żebym sobie napisał zaświadczenie, że uniwersytet deleguje takiego i takiego do podróży naukowej Związku Radzieckiego. W planie są następujące miasta. Były wymienione między innymi właśnie poza Lwowem Krzemieniec, do którego chciałem koniecznie jechać. Był wymieniony Kijów też. I pomyślałem sobie, że warto zahaczyć również o Wilno. Już jak nie jest, ale wtedy. W Wilnie nie byłem nigdy w życiu, więc wtedy chciałem i tam podjąć badania. Więc długo bym o tym opowiadać wszystkim. Nie chcę Państwa męczyć i zanudzać, bo to jest dosłownie materiał na kilka godzin opowiadania. Jakie szykany, jakie przy tym proste, no poniżające zupełnie, prawda, ze strony urzędniczek, tak zwanych bibliotekarek. Wtedy, kiedy musiałem na przykład, chodziło mi o to dotarcie do prasy lwowskiej, bo nie pewnych roczników nie było. Więc w tej spokojnej świecie, w Bibliotece Naukowej Akademii Nauk Ukraińskiej, to zamówiłem dany rocznik czasopismo. O, co z tego wynikło? Przeleciała do mnie życzliwa pani Zofia Rogalina, córka profesora Kotuli, która pracowała. Powiedziała, że czasopismo, mówił, pani Zbigniew, co pan najlepszy czasopismo? Więc co? Zamówiłem czasopismo, które mi jest. No dobrze, ale to jest rok 1920. Ja mówię, no nie skojarzyłem tego, a poza tym w bibliotece naukowej nie widziałem, że to w ogóle mogą być jakieś uboczne problemy. No ale przez to wszystko przebrnąłem. Jeszcze osobny rozdział byłby do opowiadania, jak w końcu znalazłem ten zbiór dzięki pomocy profesora Gębarowicza. Poradził mi, do kogo mam się zwrócić, żeby ten zbiór listów znaleźć. Młody pracownik, który jeszcze pracuje w tej bibliotece po Oseneum. Przed tygodniem miałem telefon właśnie od dziennikarza. Chcę ze mną nagrać audycję o moich poszukiwaniach w Lwowie. I właśnie on mi mówił, że ten
młody człowiek, jeszcze pracuje. No, on był ode mnie młodszy, może o 5 lat, także dzisiaj też pod 80 ma. Niesamowite zupełnie, jak to wszystko się składa. I naprawdę to są rozdziały pamiętnika pracy naukowej człowieka, który wyszedł z Mazowsza, z Sierpca, a kończy w Warszawie jako emeryt Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałem gorąco jeszcze raz podziękować panu dyrektorowi, bo zasługą pana dyrektora są te starania. Zdaję sobie z tego sprawę i panu marszałkowi, że zdołało się sfinalizować panom te starania, bym został tak wysoko uhonorowany. Jeszcze raz panie marszałku, panie dyrektorze, jeszcze raz.